Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Z tej strony Skorpie, to jest już 36 odcinek z Wiedźmina 2. Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. O, harpie. Na dobry początek. Jorvet, wiesz co, może lepiej mnie zostaw te harpie. Czemu one tak dziwnie wybuchają? Tego nie ogarniam. Ale... jeb! Dziwnie się zachowują dość te harpie. To mi się nie podoba. Pióra, harpi. Szukam pewnego składniku. Właśnie, miałem jeszcze sprawdzić, czy mam te składniki, które oczywiście posiadam. Czyli zaraz wam powiem, co to może być. Kawałek pancerza Drauga. Nie wiem, na co mi tu esencja. Aha, krew trup pojada. Zaraz mam te całe endriagowe jakieś tam, nie wiem, gówna. No nie mam za bardzo. To dziwne jest. Ale zaraz sprawdzimy dokładnie. Jest feromony królowej endriag. Zaraz znajdziemy jeszcze te składniki. No jest zielona pleśń, ale to chyba nie jest to. To jeszcze sprawdzam. O, to mamy te feromony. Jajo harpi mamy, dobrze. Coś chyba jeszcze. Kurczę, brakuje nam pewnych składników. Trzeba będzie dopaść te nekery. Coś jeszcze chyba. Być może upadek trzeciej. To elfy podbiły wranów? Nie, wykończył ich. Tu mamy groźniejsze typy harpi, więc trzeba je szybciutko je wysiekać. Ło! Kolejna. Kurde. Ach, ten miecz robi swoje. Co my tu mamy? Szybciutko sprawdzimy. Nic, nic. O, oreny ma. Nie wierzę. Nie wierzę, że harpie mają oreny. To akurat jest nowość. Tu pozbieramy przestępu. Oj, coś muszę spojrzeć. Aha. Czyli to jest nasz Sherlock Młyn. Właśnie, miałem coś zobaczyć, zanim przejdę się dalej. Się wrócę i użyję amuletu. Jak, kurczę, to mam zrobić? Nie wiem, bo pisałeś mi coś w komentarzach, więc mnie to nie umknie na 100%, tylko ja muszę być pewny, które to jest miejsce. To chyba dalej trzeba iść, żeby dowiedzieć się. Dobra, za Jorvetem. Co my tu mamy? Odkrywki białego mirku. Ło! Dobra. Ale nie, ten nasz miecz to już jest OP. Bo ma chyba jakieś kurcze żywiołowe moce. Pają! Coś nowego normalnie. Ale nawet lepiej. A! Już po wybuchu zaczął Geralt jeszcze wymachiwać tym swoim mieczykiem. No powiem wam, że po pierwszym odcinku z Dead Space'a czuję zachwyt w tej grze. I poziom adrenaliny mi rósł, kiedy na przykład te mutanty wyskakiwały mi za mną bądź z drugiej strony. I naprawdę to ta gra akurat ma poziom swój. I dokonałem rozsądnego wyboru, wybierając ją jako kolejną moją serię na moim kanale. Chociaż jeszcze kilka serii dojdzie, to wiecie, będziecie mieli co oglądać. Coś mi amulet nie chce działać. Teraz kazałeś mi iść w prawo. Dokładnie. Czyli to chyba jest to, o czym mi mówił. Chciałeś powiedzieć. Trzeba będzie ich wybić? Miejmy nadzieję, że tak, bo trzeba się ich pozbyć. Rycerze płonącej róży na pokojowych obradach. Ciekawe, kogo reprezentują. Tego, kto im zapłacił.
Nie powinieneś im się pokazywać. Wiem. Dla nich dobry elf to martwy elf. Nie dlatego, że jesteś elfem. Dlatego, że jesteś Jorvetem. Spróbuję dostać się do miasta przez groty. Tobie też radzę. Zakonnicy na pewno wiedzą, że jestem poszukiwany. Znasz przejście? W pobliżu jest jaskinia. Aha. Do Rokmuin można się dostać na wiele sposobów. Skoro Radowic prowadził zakon, pozostali pewnie też nie przyjechali bezbronni. Miasto roi się od rozmaitego żołdactwa. Wszyscy siedzą jak na wiedźmińskiej petardzie i czekają na iskrę. Ale to daje nam szansę. Jeśli władcy zamknęli się w swoich obozach, to poruszanie się między nimi powinno być względnie łatwe. Ruszajmy, póki nas nikt nie zobaczył. Okej. To idziemy teraz w tą stronę. No, czyli dobrze idziemy. Teraz mamy tą jaskinię naszą. Voila. Tak, dobrze idziemy? Dobrze. Spoko. Lepiej wyjmij jakiś miecz. Najpierw wiedźmiński. Bo coś czuję, że to będą wrogowie. No i już się szykuje ostrakcja. Popatrz, o, krabopająki. Trzymaj dystans. Zajebiście. Już, że podobny stwór aż mi się już to spodobało. Co to? Ruda żelaza. Na... Dobra, teraz przeskocz. Znowu się będziemy bawili w skakanie. O kurde, co to? Dobra, Endriagi, proszę bardzo. Kurde, bez problemu już je pokonujemy. Teraz nam gówno biorą, szczerze mówiąc. Słabiutko. Co tu macie? Ja tu muszę dobrze sprawdzać. Jad, embrion. A wezmę to wszystko, się może przydać. Tylko jaki mamy ciężar? A! Stabilny. Nie jest aż tak jeszcze źle. Co tu mamy? Nie będę tego zbierał. Nie. O, proszę bardzo, krabopająk. Pudło. Najlepiej jakbym jeszcze użył znaku Irden. Chodź tu. O fu, dobrze spudłowałem. Znaczy, że unikłem tego. O kurde, lepiej temu Jorvetowi pomóc. Nie, ten miecz robi naprawdę swoje. Kurde, ginże. Pudło. No chodź tu, chodź tu. A, widzę, że się bardziej skupia na Jorvecie. O, krabopająk poszedł. No, pomóż mu. O, tamten się pali ze wstydu. Nawet wybuchł ze wstydu. To też lepiej. No okej. Przynajmniej już skończyli. Coś pominąłem, nie wiem, jakiś secret. Oreny nilfgaardzkie Heidewery. Co to? Uuu, coś ciekawego. O kurde, jakie spodnie. Odporność na krwawienie plus 20%. Podpalenie trucizny. A nie, wyrzucamy to, nie. Nie przyda nam się. Ani trochę. Okej, idziemy dalej za Jorveckiem. Ciekawe, gdzie on nas doprowadzi dalej. I oby więcej było tych stworzeń, bo musi być dużo walki, emocji. Chociaż nie tak bardzo jak w Dead Space na przykład. O. Po drugiej stronie miasta znajduje się zalesiona dolina. Niegdyś pełna zwierzyny, obecnie martwa. Tamtędy do miasta dotarły królewskie delegacje. I dlatego my ją ominęliśmy, wiem. Co zabiło wranów? Mijały lata, klimat się oziębiał, a wranowie mieli coraz mniej pożywienia. Ich chłopcy schodzili z gór na nizinę, a tam pojawiali się już pierwsi ludzie, a wraz z nimi dur, czerwonka i zapalenie płuc. Wranowie zaczęli chorować. Próbowali się ratować na różne sposoby. Wybudowali nawet akwedukt i system kanalizacji. O kurde, trochę się tych kart naroiło. Ale dla nas dwóch to nie będzie problem ubić taką armię. Patrzcie, jak Geralt kosił wszystkich. Proszę. Harpia po harpii, wszystkie padają.
Nie no. Ciekawe jakie ja mu dałem te wzmocnienia, że on teraz tak wali im ostro. Ale to dobrze, przynajmniej szybciej wykończymy ich. Elsie odbudowali je, uczynili na powrót pięknym. Wiele lat później zjawili się ludzie. Marszałek Raupenek szybko udowodnił, że jest znacznie bardziej zabójczy niż wszystkie choroby razem wzięte. A chwileczkę, co sobie jeszcze sprawdzę, jeśli mogę. Wymordował wszystkich mieszkańców miasta. Większość rodzin zginęła w swoich domach. Pożary trwały kilka dni. What the fuck? Co? Co się stało? Rytuał... Co to w ogóle? Jakieś książki, kurcze. Aha. Ty, ciekawe. To było akurat secret. No, to nawet fajnie. I tak z ciekawości chciałem zobaczyć. Widzę, że jednak coś tam było. Jakaś książeczka. Smoczy ogień może zmienić miasto w płonący grobowiec znacznie szybciej niż podpalacze Raupeneka. No i jesteśmy w Logmuin. To obrzeża miasta. Nasz cel powinien być bliżej głównych dzielnic. To? W drogę. Aha, tu mamy tylko dratwę. To nie będę tego brał. I chyba tobie o to chodziło. Z tą książką. Jeszcze tu jeszcze coś sprawdzimy. Oreny. W pakunkach coś powinno być wartościowego, ale chyba raczej nic nie było jednak. Sprawdzamy wszystko. Tu? Tutaj to chyba jest tego mnóstwo. Ale nie będę tego brał. Bo to jest strata w ogóle czasu. What the fuck? Jakieś kurde gargulce, czy co? Ale one nie skaczą tak od razu. No, 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 to mamy wyzwanie. No, gargulce! Skąd ja mogłem wiedzieć? Ależ ja jestem inteligentny. Po prostu tak wyczułem na logikę, że to mogą być gargulce. No i się nie myliłem. O kurde, ale nie. Mają wytrzymałość, mają bicie. Tu trzeba uważać. Tutaj naprawdę nie lekceważyć tego gówna. No chodź tu, do nogi. O kurde, nie, dobra. Już będę grzeczny. Ej no kurde, zostawcie biedaka. Dobra, chyba będzie je trzeba jednak nas potraktować. No chodź tu, o dobrze ci tak. I z ciężkich wal, o tak. O kurde, to jeszcze mi wybuchło na mordę. Dobra, teraz znak Irden. Chodź tu. No chodź tu. No kurde no, chcę ci pomóc w jakiś sposób, ale widzę, że mi nie pozostawiają wyboru. Chodź tu. No. O tak. I teraz po tobie już. Tak. Dobra, jeszcze jeden. Chodź tu. I już po tobie. Jebci, no. Takie gargulce są kozaki. A w ogóle zobaczymy jakie mają tu składniki. Serce gargulca, weźmy, bo to się może przydać. Pył z gargulca, no proszę. O, dostaliśmy jeszcze jakimś krąg. Serce, kamień żywiołów, a weźmy to wszystko, bo się to może przydać. A tutaj czegoś nie ma przypadkiem? Wow. Jakieś sekrety? Hola, moment. O kurde. No i co jest? A. O, to można wygasić. Okej. No wygaś to, dobrze. I jeszcze to trzeba wygasić. Ło! Ej, no jak? Jakie gówno? Co ja mam teraz zrobić? Ja kompletnie nie wiem. Czekaj. Pierwsza zawsze kombinacja run. Długi cień sarny, księżyc zawodzi cicho, że to już jesień. Co? To dużo mi pomogło. Chwileczkę jeszcze raz, bo ja tu kurczę. Długi cień sarny. Księżyc zachodzi. Kurde. Czyli znowu trzeba jakąś kombinację zrobić. No dobra.
Czyli też coś nie poszło. No nie wiem, to zrobimy to inaczej. Kurczę, jak dla mnie to jest jakieś porąbane. No ale coś skombinujemy, coś zdziałamy. No kurde, no. To jak? Nie wiem, to może tak. Tak. Nie, no będziemy próbować do skutku. Jep. No i źle, nie? O, wiedziałem. Kurde, no. Jeszcze raz to muszę przeczytać. Długi cień sarny. Długi cień sarny, ale jaki to może być długi cień? Kurde, długi cień sarny. Długi. Może to? Kurczę. Ja bym tylko to jeszcze dokładniej wiedział. Może by coś mi to dało. Długi cień sarny. Księżyc zawodzi cicho. Zawodzi. Księżyc. Który to jest księżyc? Zawodzi cicho. Chyba będzie to. Dobra. Że to już jesień. Nie wiem, to? Kurczę, no ja tu wszystko robię na zgadywajkę. Ale tu coś jest. Ta skrzynia... Nie da się jej jakoś otworzyć? O! Udało się! Nie wierzę! Nie! Ja jednak mam inteligencję. No, po prostu podziwiam siebie. Ma starożytny manuskrypt, schemat buty starszej krwi. My God! Co to jest? Trzeba zobaczyć. Starożytny manuskrypt. Boże, nie chcę mi się tego czytać. Co to za gówno? Kurczę, Afryka to pisała cała. Ja pierdzie. Dobra, nieważne. Buty starszej krwi. Nie no, bomba magiczne mają. Te epickie, ale co one tu mają? Redukcja obrażeń magii. A tutaj one mają... słabiutko, nie. Te będą lepsze, trzeba je złożyć, nie ma co. Mamy wszystko? Mamy wszystko, czyli składamy buty starszej krwi. Boże, troszeczkę się tu zasiedziałem, ale moja inteligencja i magia Geralta sprawiła, że dostaliśmy to, czego szukaliśmy. Zajebiście. Okej, idziemy dalej za Jorwetkiem. Sprawdzam, czy nie ma jakichś jeszcze sekretów. O, coś wyczuwam. Krąg życia, super. Aha, tu trzeba teraz wejść. Jak mnie mam. Okej, no to wchodzimy, nie? Chyba, że coś jeszcze pominąłem, ale nie, raczej nie sądzę. Okej, tylko muszę się dobrze rozglądać. To naprawdę mi się... Nie chcę mi się siłek zbierać, bo was pogrzmiło. No otwieraj te drzwi, Jorwet. No nie. Nie, nienawidzę typa. On zawsze mi musi zamykać drzwi przed nosem. To jest w ogóle okropieństwo. Dobra, sprawdzam, co tu jest. Verbena. Cortinarius. Tutaj pewnie Belissa. Tutaj może wejść, ale tu nie będziemy wchodzić. Belissa. Za Jorwetem, kurczę. Mogę wejść, dzięki. Ha, ha, ha. Teraz już mi nie zamykaj drzwi przed nosem, bo to tak nieładnie, to nawet nie kulturalnie. Tu sprawdzimy. O, cutscenka będzie. Oś, kurde. No to mamy problem. Zakneblowali Filipę w ostatniej chwili. Prawie już zaklęcie rzuciła. Gnije teraz w irańskim loku w specjalnych kajdanach. Radowid ma rację. Nie, to nie Stanis. Nie caska się z wiedźmami. Już po niej. Albo zabawi się z nią Kat, albo potwory. Powiadają, że w podziemiach Lochmuin pełno wszelakiego świństwa. Nie wiem, za co ją zamknęli, ale każda czarodziejka ma coś na sumieniu. Święta racja.
Nikt po niej płakał nie będzie. No tak, bo ona przejęła kontrolę dla Filipy Eilhart. Lepsza byłaby tylko szubienica. Jeśli ją zabiją, możesz zapomnieć o uzdrowieniu Saski. Na pewno pilnują jej jak cesarskiego łoża. Nie dostaniemy się tam. Do cesarskiego łoża mi nie spieszno, ale do lochów będziemy musieli wejść. Spróbuj poszukać przejścia kanałami. Ja znajdę dom Eilhart. Jeśli nie spodziewała się aresztowania, może tam być coś ciekawego. Jest szybszy sposób na dostanie się do lochów niż przeprawa przez kanały. Wystarczy dać się aresztować. Zabiorą ci broń i skują kajdanami. Ale faktycznie jest szansa, tak że jak trafisz kiedyś, do jednej celi z filmu. Poradzę sobie. Błądzenie w tunelach zajmie zbyt wiele czasu. W takim razie ruszajmy. Dostanę się do Filipy, a ty przeszukaj jej kwaterę. Ostatnio sporo się dowiedzieliśmy szperając w jej rzeczach. No okej. Aha. Przejdź przez kanały do uwięzionej Filipy Eilhart, zwróć uwagę strażników. Ha. Kurczę. O kurde, gargulec. Oż ty w życiu. Dobra. Chcecie walki, będziecie ją mieli. Pod dostatkiem, no. Zastanę na tej stronie. O kurde, te są bardziej wytrzymałe. A zmieniłem miecz? Dobra. O! O kurde. Dobra, ten przynajmniej padł. Okej. Ty kurde, następny. Bez jaj. Ło. Nie tak ostro, nie tak ostro. Kurde, żeby mi się naprawdę nie skończyło to źle. Dobra, padłeś. Teraz ostatni, no chodź tu. Chodź tu, cip, cip, cip. Cip, cip. No podejdziesz tu, no ja wiem. Okej, już po tobie. Ło, ledwie przeżyłem, ale mi się udało. Może wypiję jakąś jeszcze... Co niemożliwe, chcę medytować już. Dobra. No, medytacja. To niemożliwe. Daj mi nie pir. Dobra, chcą mi chyba humor zepsuć. Czyli tu nie możemy medytacji za bardzo. Dobra, idziemy kanałami. Tak będzie lepiej. Tak jak chciałem. Najpierw wejdźmy w alchemię i trochę poróbmy mikstur. Gawron zwiększa obrażenie zadawane mieczem. A zróbmy jednego gawrona. Gwiazda tańcząca to petarda. Okej, trochę jaskółki, kartacz, kot, krew falki, eliksir mangusta, puszczyk. O, też możemy zrobić. Samu metrosz petardy. O, jeszcze wilgę. No, trochę żeśmy ogólnie mikstur porobili. Teraz wypijmy. Tylko co wypić takiego? Wilga, podpalenie, krwawienie, puszczyk. No, puszczyka wypijemy. Jaskółeczkę. No i weźmy sobie tego całego gawrona. A możemy jeszcze jedną, czy chyba już raczej się nie opłaca. Dobra, pij te mikstury, Geralt. I do dna. Pięknie. I teraz masz mi ubić tego golema, bo jak nie, to ja cię normalnie zatłukę. Dobra, wszystko działa. Szykuj miecza, szykuj miecza! Jeb, negocjator. I znak Irden. Irden, znak Irden. Dobrze. Ło! Dobrze! Ło! Znak Irden! Dobrze! O tak! O jak dostaję! O jak dostaję dupą! Już po nim! Już po nim! Jakżem go zrobił! Jakie gówno!
To ja tyle mikstur wypijałem, żeby tylko na raz zrobić tego trolla w pustą, niedorobioną pipę. No nie, no genius. I teraz te miksturki się zmarnują. 10 minut, ale co tu ma? Kamień żywiołów. I znowu jakaś układanka, kurde. Zróbmy save'a, żeby nie było zaskoczeń ponownie. Dobra, i teraz co my tu mamy? Oto kometa, jest jak wilk na przedmówku, nówku. Zła kołysanka. To jest czwarta zaszyfrowana kombinacja run. Aha, czwarta. God damn it. Nie wiem, zróbmy to na logikę, czyli... Jep. Nie wiem, ja to zrobię tak, bo ja kurde... Wygaś. Jep. Nie, ja to robię po swojemu, bo jakoś nie chce mi się tych słów czytać. Działa? Nie. Dobra, wiedziałem. Czyli może najpierw pozbądźmy się tych na ścianach. Nie wiem, no coś kombinujmy. Tak jest najlepiej zawsze. I co, i teraz zadziała? Działa? No i dostanie nam się, nie? No właśnie. Kurde, no jakoś trzeba tutaj zadziałać inaczej. Nie wiem, do trzech razy sztuka, jak nic nie wyjdzie, to wiecie, zawsze możemy inaczej próbować. Ale wiem, że to jest możliwe. Jest? Działa? Nie. Kurczę. Dobra, to teraz już tylko musimy zaufać słowom. Oto kometa. No to kometa, no logicznie. Tylko gdzie ta kometa jest? Kometa. 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 No to chyba to jest to. Dobra, dajmy na to kometę. No, masz to obejrzeć. Jest jak wilk na przednówku. Jest jak wilk na przednówku. Dajmy to. Dalej przeczytajmy. Zła kołysanka. Czyli to będzie na przykład to. Nie wiem. Coś szczerze, że chyba jednak źle. No właśnie. Nie wyszło. Kurde. Oto kometa. No to kometą to chyba powinno być to. Jednak. Jest jak wilk na przednówku. Wilk. Może to będzie to. Jakie było ostatnie słowo? Zła kołysanka. No kurczę, no jakieś musi być rozwiązanie. Złe. Kurde, no. Myśl, że... Nie wiem, no trzeba próbować wszystkiego, bo to jakoś musi zadziałać. No zaraz to rozwikłamy. No i źle. No i... Kurde. Zaksi dostałem. No jeszcze mnie zatruto, co za gówno. Dobra. Trzeba to jeszcze pomyśleć. No mamy tą kometę zrąbaną. Dobra, kometa się zaraz znajdzie. O, kometa, no trzeba szukać na kształt komety. To powinno być kometą. No trochę przypomina taką. Jest jak wilk na przednówku. Nie wiem. To może tak spróbujemy. Bo ja już kurczę sam nie wiem. No i nic. No i kuźwa, no. I tak będziemy próbować w nieskończoność. Aż mi się cierpliwość skończy.
Nie wiem, no. Zaraz to skombinuję jeszcze, dobrze. No, jak dla mnie to powinno być tak. No, proszę bardzo. Sama rękawice starszej krwi. I oreny. Uuu, pięknie, pięknie. Nie no, nie ma co. Stać nas, mamy. O, utwardzoną skórę trzeba. Oj, niedobrze, niedobrze. Trzeba będzie sobie zrobić. Dobra, kończymy już tu odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 36 odcinka z Wiedźmina 2. Zapiszę jeszcze Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. Jeżeli wam się spodobał, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się. Na razie, yo. Do następnych odcinków. Na razie.